Cześć Wam, kontynuując wątek kwasu palmitynowego i kwasu oleinowego, tym razem odnośnie pozyskiwania energii, chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj grabie będą grabiły w moim kierunku. W związku z tym, chciałbym Wam powiedzieć, że za 35 zł, tak, gdyż mniej więcej tyle kosztuje oliwa na podketo, mógłbym kupić kilogram. Masła, 2-3 kg smalcu lub słoniny, więc widzimy, że już sama kalkulacja finansowa informuje nas, dlaczego chytry Piotr jest chytry. Nie chce wydawać zbyt wielu pieniędzy, ale przyjmie z chęcią wasze pieniądze, które ciężko musicie sobie zarobić, tak żeby wydać na przykład na oliwę, na podketo za pół litra oliwy. Zapłacicie 35 zł. Ale chciałbym wam zaprezentować, co mówią badania na temat wyższości kwasów nasyconych nad kwasami jedno nienasyconymi Przechodząc do pierwszego badania, nie, badania znajdą się w opisie filmu. Tutaj będę omawiał tylko pewne zagadnienia. Widzimy, że jeżeli chodzi o enzymy, geny, które odpowiadają za betaoksydację kwasów tłuszczowych kwas oleinowy wypada bardzo słabo mamy tutaj do czynienia z regulacją w górę w związku z tym im więcej będziecie spożywali oliwy z oliwek tym betaoksydacja będzie można powiedzieć słabiej napędzana w przeciwieństwie gdy będziecie spożywali kwas palmitynowy znajdujący się w słoninie maśle w śmietance i tak dalej, tak dalej mamy też y, taką niekorzystną sytuację jeżeli chodzi o kwas oleinowy, tak, regulacja genów w dół związanych z syntezą czego? Hormonów steroidowych tak, zarówno tych kobiecych jak i tych męskich zawsze powtarzam, że dieta wysokotuszczowa ketogeniczna bazująca na modelu śródziemnomorskim nadaje się tylko i wyłącznie dla dziadków. W yy, jednym ze swoich filmów opowiadałem Wam, jak z węglowodanów powstają energetyczne, wolne kwasy tłuszczowe, a w związku z tym mamy wtedy do czynienia z dwoma rodzajami mitochondriów mamy do czynienia z dwoma rodzajami kuleczek tłuszczowych. I analogiczna sytuacja występuje na modelu wysokotłuszczowym, z tą różnicą, że już nie musimy zamieniać tłuszczów w tłuszcz, tak mamy gotowe paliwo i możemy z niego korzystać. W związku z tym widzimy, że kwas oleinowy znajdujący się w oliwie, w głównej mierze odpowiada, że powstają większe mitochondria, większe kuleczki, które znajdują się bliżej owych mitochondriów, i te mitochondria nie biorą udziału w czym? Produkcji energii, tak? Jak te mitochondria, które powstają pod wpływem nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu palmitynowego i mamy tutaj do czynienia z mniejszymi mitochondriami, z mniejszymi kuleczkami, które znajdują się w większej odległości pomiędzy mitochondriami, tak? A tymi kuleczkami tłuszczowymi, gdzie powstaje energia. Dlaczego ta sytuacja jest taka, a nie inna, tak? Tutaj opowiem Wam o czymś. Co opowiadam w swoich filmach, tak? Ludzki organizm jest taki wspaniały, albo natura, albo stwórca, kto woli, tak? Jak kto woli, stworzył organizm w ten sposób, że z kwasów nasyconych, kwasu palmitynowego, może powstać kwas oleinowy, tak? I gdy za dużo będziemy mieli tego kwasu nasyconego, bo jeżeli weźmiemy sobie, tak nawet na logikę, tak, który kwas tłuszczowy jest lepszy w kontekście pozyskiwania, wytwarzania energii w ludzkim organizmie? Jaki kwas? Jakie kwasy nasycone czy jednonienasycone powodują większą insulinooporność? Gdzie powstaje więcej ceramidów? W przypadku, gdy spożywamy węglowodany i nasycone kwasy tłuszczowe, czy gdy spożywamy węglowodany i jednonienasycone kwasy tłuszczowe? Już sama samo to podejście w sposób logiczny do. Rozstrzygnięcia, tak? co jest lepszym źródłem energii dla ludzkiego organizmu, informuje nas, że są to kwasy tłuszczowe, i tutaj w sukurs przychodzi nam nauka, tak jak możecie zauważyć na załączonym obrazie. W głównej mierze kwas palmitynowy tak? to on jest podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu, zarówno na modelach wysokotłuszczowych, jak i na modelach wysokowęglowodanowych. Przechodząc dalej. Takie powinowactwo, tak? karnityny, która przenosi kwasy tłuszczowe przez błony komórkowe, np. mitochondrium. Widzimy, że jest powinowactwo do kwasu palmitynowego, jest trzy razy większe niż w przypadku kwasu oleinowego, niż w przypadku kwasów jednonienasyconych. Więc widzimy, jak to wygląda na przykładzie różnego rodzaju badań. Przechodząc dalej, coś co jest bardzo istotne z punktu widzenia naszej masy mięśniowej, regeneracji naszych mięśni, wytrzymałości, siły naszych mięśni, tak? Taki enzym AMP, tak? CAMP. I widzimy tutaj, że kwas, to jest taki mm, czujnik głodu można powiedzieć, nie? I widzimy, że ten czujnik głodu aktywowany jest przez kwasy jednonienasycone, tak? Kwas oleinowy. Nie kwas palmitynowy nasycony. Prawda? Ale dlaczego jest to tak y, istotne z punktu widzenia naszych mięśni? Sprawdźmy, tak? Gdy rośnie ten głód w naszym organizmie, nie? to możemy zaobserwować, że następuje rozpad. Czego mięśni? Tak? Do <grych> komórek. Takich satelitarnych można powiedzieć. I tak to wygląda pod mikroskopem elektronowym, nie? Przechodząc dalej. Przechodząc dalej, mowa jest o miocytach, mioblastach, miotubach, tak? I teraz ten czujnik głodu działa w sposób następujący, w kontekście na przykład regeneracji mięśni, nie? Gdy mamy do czynienia z wzrostem tego głodu w ludzkim organizmie, który jest stymulowany przez kwas oleinowy, nasze mięśnie są rozkładane, tak? Do czego? Do mioblastów, a... Z drugiej strony, w przypadku kwasu palmitynowego, kwasów nasyconych, mamy do czynienia z czym, że z mioblastów powstają dojrzałe włókna mięśniowe, a tym samym regeneracja ludzkiego organizmu zachodzi w sposób szybszy, sprawniejszy. No, natura tak to skonstruowała. Nie uszukamy natury. W związku z tym ten głód, który tutaj widzimy, odzwierciedla stan naszej. Kondycji, kondycji, naszego ciała w kontekście tego, czy spożywamy oliwę z oliwek, czy spożywamy śmietankę, masło, słoninę, smalec i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak to wygląda, nie? Mioblasty, miotuby i to, o czym Wam wspomniałem wcześniej, w kontekście wydłużania łańcuchów węglowych kwasów tłuszczowych że z kwasu nasyconego palmitynowego może powstać kwas jednonienasycony oleinowy tak gdyż ludzki organizm może wydłużać łańcuchy kwasów tłuszczowych i dodawać wiązania podwójne. Tutaj mieliśmy do czynienia z szczurami, które były traktowane dietą wysokotłuszczową o dużej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych. Były, były karmione smalcem oraz olejem kokosowym i olejem słonecznikowym. Tak? I widzimy, jak wygląda skład kwasów tłuszczowych w mięśniach. I właśnie to, o czym Wam wspominam. Czyli o tym dwóch rodzajach mitochondriów, dwóch rodzajach kuleczek tłuszczowych, i żeby. To jest taki można powiedzieć, owód awaryjny, ludzkiego organizmu, gdyż yy, nasycone kwasy tłuszczowe są podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu i żeby tej energii nie marnować, możemy je przekształcić w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe. I widzimy to później na przykładzie mięśni, dlaczego tak mocno utyskuje chytry Piotr, że mówisz, że. W tkance tłuszczowej tak? mamy dużo nienasycone kwasy tłuszczowych. Już wytłumaczyłem, dlaczego w tkance tłuszczowej znajdują się w głównej mierze nienasycone kwasy tłuszczowe. Podobnie sytuacja ma się z mięśniami. Ma to wpływ na przepuszczalność, elastyczność, sztywność błon komórkowych, jak również nie marnowania owej energii. Tak? Przechodząc do utleniania tych kwasów tłuszczowych, który kwas jest lepszy, czy olejnowy, czy kwas palmitynowy, serce w głównej mierze korzysta z kwasu palmitynowego jako źródło energii również i mięśnie. tak. Widzimy, jak przy określonym stężeniu kwasu palmitynowego lub olejnowego, tak, utlenia się jaka część, tak, z tego stężenia utlenia się kwasu tłuszczowego. I to, co jest najistotniejsze, są takie niepełne produkty utleniania albo kwasu palmitynowego, albo olejnowego. I to są te produkty, tak, tutaj nazwane ASI. I widzimy, że w przypadku gdybyśmy chcieli stosować oliwę z oliwek nie? i utlenić tyle samo mniej więcej kwasu oleinowego co palmitynowego to musielibyśmy to stężenie podnieść trzykrotnie prawda 3 milimole i powstałoby automatycznie więcej tych niepełnych produktów utleniania kwasów tłuszczowych, czyli by było 150, więc coś, co jest szkodliwe i niepotrzebne, obciążające ludzki organizm. Tak, i to w przypadku różnego rodzaju białek transportujących kwasy tłuszczowe. Tak to wygląda. I teraz, żeby wam to unaocznić, jak to wygląda, to jest taki obrazek tylko poglądowy, aby wam wytłumaczyć. już tak? może te wartości tego kwasu palmitynowego i oleinowego są. Na równi, tak, czyli mamy to 1 milimol nie? to stężenie danego kwasu. Powstaje tyle utlenia się kwasu palmitynowego, tyle kwasu oleinowego, tyle powstaje tych niepełnych produktów utleniania kwasu oleinowego i kwasu palmitynowego, tak? I mniej, tak jak już wcześniej wspomniałem, powstaje tych niepełnych produktów utleniania kwasów tłuszczowych, tym lepiej dla ludzkiego organizmu. Tak? I ta reakcja jest analogiczna w stosunku do osób. Otyłych, otyłych tyłych są typu drugiego. Widzimy, tak? U szczupłych powstaje bardzo mało tych niepełnych produktów utleniania kwasów tłuszczowych, tak? Gdyż zarówno na modelu wysokowęglowodanowym, jak i na modelu wysokotłuszczowym to tłuszcze są podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu. A w przypadku osób otyłych, mamy do czynienia tak zwaną dietą korytkową z mieszanym źródeł energii, co wszystko. Ładnie i logicznie jest ukazane w różnego rodzaju badaniach, jak również i w teorii, którą Wam przekazuję, którą opracował lekarz medycyny Jan Kwaśniewski. I co jest nam potrzebne, aby było jak najmniej tych niepełnych produktów, półproduktów, można powiedzieć, tak? Utleniania kwasów tłuszczowych. Tlen, tlen i jeszcze raz tlen. Ten tlen, który. Jest tutaj zobrazowany jako te czerwone atomy tlenu, tak? te kulki. Yy, mamy tutaj do czynienia z łańcuchem oddechowym, tutaj powstaje energia yy, i widzicie, gdzie możecie znaleźć ten tlen. Tak? Więc już sobie powinniście sami poradzić yy, z owym tlenem, żeby go dostarczyć. Tak? To jest ten tak zwany tlen, tl tl tlen resztkowy. Wewnątrzkomórkowy, nie? który się pojawia. Omawiałem to w jednym ze swoich filmów odnośnie kwasów tłuszczowych nie? w kontekście pozyskiwania z nich energii. Więc to tyle, co chciałem wam przekazać odnośnie różnic pomiędzy kwasem palmitynowym a olejnowym w przypadku wytwarzania, pozyskiwania energii z tych kwasów przez ludzki. Organizm. Więc tak to kwasy tłuszczowe nasycone, te pochodzące z pożywienia, jak i te powstające z węglowodanów wpływają w bezpośredni sposób na masę waszych mięśni, jak również siłę waszych mięśni. A w przypadku kwasu oleinowego, czyli oliwy z oliwek, następuje reakcja odwrotna. Więc trzymajcie się i do, do następnego razu. Cześć!